Cześć, cześć! Zaczynamy kolejny dzień z Jezusem. Kolejny dzień, w którym będziemy sycić swoje życie Jego obecnością, Jego słowami. Zapraszam Cię serdecznie do tego, żebyś spędził te parę minut razem ze mną i tą społecznością, którą tutaj mamy, skupiając się na słowie i na modlitwie. Kochani, ciśniemy dalej, Ewangelia Jana, 6 rozdział. Jezus jest chlebem, Jezus jest życiem. Najlepszym uczynkiem, który możemy wykonać, jest wiara w Niego. Akcent na duchowe zbudowanie, na duchowy pokarm, na duchowe jedzenie, którym jest relacja z Jezusem. I dzisiaj przeczytamy sobie troszeczkę dłuższy fragment z Ewangelii Jana. Wszystko Wam się tu będzie wyświetlało pięknie, więc już nie będę tych numerków podawała. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. To jest powtórzona myśl z wczoraj, że Jezus daje nam prawdziwy pokarm i Jezus daje nam prawdziwy napój. I kiedy do Niego przychodzimy, to będziemy mieli życie wieczne i niczego nam nie zabraknie. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. I powiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I teraz na chwileczkę się wstrzymamy. Oczywiście brzmi to jak uczta kanibala. Tak jakby Jezus tutaj mówił w ogóle szalone rzeczy. Jak to mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew? Jak to jest możliwe, żeby... Wiecie, Żydzi brali wszystko dosłownie. I potem czytamy tutaj również, że oni się zgorszyli. Niektórzy się zgorszyli, odeszli od Jezusa. Ci, którzy chodzili za Nim, nie byli w stanie znieść jakby takiego kalibru abstrakcji, którą Jezus tutaj wprowadza. I teraz bardzo jest ważne, żebyśmy zrozumieli intencję Jezusa. Jezus mówi o tym, że picie Jego krwi i jedzenie Jego ciała są niezbędne, żeby mieć życie w sobie. I ten, kto pije i je Jego ciało, to ma życie wieczne, a On go wskrzesi w dniu ostatecznym. I teraz tak, wiedząc o tym, co żeśmy studiowali wczoraj, przedwczoraj, od 3 dni, że Jezus mówił o tym, żeby nie zabiegać o pokarm, który jest z tego świata, który jest cielesny, który jest materialny, tylko żeby zabiegać o rzeczy duchowe, bo Bóg jest duchem. Bóg wypowiada słowa i Bóg posyła swojego Syna, który był słowem i daje nam swojego Syna. Jeżeli w Niego wierzymy, to jest życiem wiecznym dla nas. I tutaj jest powtórzona ta sama myśl, tylko trochę inaczej, że życie wieczne mają ci, którzy jedzą ciało i piją krew i oni również zostaną zmartwychwzbudzeni. Musimy mieć świadomość, że tu nie chodzi o rzeczy cielesne. Tak jak w niektórych kościołach się nauczy, że wystarczy, że coś zjesz i wypijesz i wtedy będziesz zbawiony. Wiara nie jest przez jakieś materialne czyny. To nie jest tak, że coś dotkniemy, coś zjemy, coś, nie wiem, uklękniemy, gdzieś pójdziemy, w fizycznej sferze coś zrobimy i będziemy zbawieni. Zbawienie jest aktem duchowym, wewnętrznym. Nasz duchowy człowiek musi się narodzić. Kiedy weźmiemy różne fragmenty, w których Jezus mówił o zbawieniu, kiedy weźmiemy Jana 3,16, tak? Jeżeli weźmiemy mowę Jezusa do Nikodema, kiedy mówił mu o tym, że musi się na nowo narodzić. Kiedy studiowaliśmy 2 dni temu słowa Jezusa, który mówi, że ten, kto we mnie wierzy, będzie zbawiony. Czyli wiara w Jezusa, duchowe rzeczy, duchowy człowiek, to jest ten człowiek, który może być zbawiony. Nie cielesny, nie ten, który tylko coś robi. Wiele religii, niestety również w chrześcijaństwie jest to powszechne, gdzie namawia się ludzi do tego, żeby coś robili w fizycznej sferze. Ale przez robienie fizycznych rzeczy nie możesz osiągnąć czegoś duchowego. Dlatego człowiek musi umrzeć dla samego siebie, dla tej cielesności i narodzić się na nowo w duchowy sposób, tak jak Jezus mówił do Nikodema.
Tak więc Jezusowi chodzi tutaj o wiarę w Niego, a nie o to, żeby jeść coś, co ktoś nam powie, że to jest teraz Jego ciało, albo to jest Jego krew i teraz jak będziesz to coś jadł i to będzie ciało Jezusa, to będziesz zbawiony. Nie! Człowiek jest zbawiony jedynie przez wiarę, a wiara jest aktem duchowym, wewnętrznym. Ja wiem, że większość z Was to rozumie, ale myślę, że to jest ważne, żeby to podkreślać, że nie można nic zrobić w cielesnej sferze, żeby wejść do nieba. To by było zaprzeczeniem tego wszystkiego, co Jezus nauczał. Kiedy Jezus cały czas akcentował, że jedynie wiara w Niego, poddanie się duchowe, narodzenie na nowo, w duchowy sposób, zapewnia nam życie wieczne. Tak więc, kiedy Jezus mówi o tym, żeby jeść Jego ciało i pić Jego krew, chodzi o to, żeby przyjąć to, co Jezus zrobił dla nas, kiedy na krzyżu oddał swoje ciało i wylał swoją krew. On na krzyżu to zrobił dla nas, żebyśmy my mieli zbawienie. Żebyśmy my przez wiarę w to, co On zrobił dla nas na krzyżu, oddając swoje ciało i oddając swoją krew, co było wyrazem Jego wiary z kolei w Ojca, to było wyrazem Jego posłuszeństwa Ojcu, tak? To było owszem oddanie swojego fizycznego ciała, ale chociaż całego siebie, ale również fizycznego ciała, ale w wyniku wiary w Boga, tak? Który go prowadził. Rozumiejąc proroctwa, rozumiejąc, że to jest to, co było Jego powołaniem, to, co musiało się wypełnić, żeby zbawienie ludzkości mogło nastąpić. I teraz my, wierząc w te rzeczy, wierząc w te słowa, wierząc w Ewangelię, wierząc, że przez relację z Jezusem, dlatego, że On oddał swoje ciało i wylał swoją krew, jesteśmy zbawieni. Tylko dlatego, a nie dlatego, że będziemy coś robić. Dlatego jakby akcent jest tutaj cały czas na ducha, na sprawy duchowe. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. I znowu, czy chodzi tutaj o materialne ciało i materialny napój? Nie, bo to, co pijemy i jemy, jest wydalane na zewnątrz, w niezbyt fajnej formie i zapachu i to jest na nic przydatne w wieczności. Tu chodzi o duchowe rzeczy. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. I to jest bardzo ważne porównanie, że Jezus mówi, że Ojciec Go posłał i On żyje dzięki Ojcu. W jaki sposób? Ojciec Go odżywia. W jaki sposób? Ojciec daje Mu swojego ducha. Ojciec do Niego przemawia. Przez Słowo i obecność jest życie. I tak samo my przez przyjęcie Słowa Jezusa i Jego obecności mamy życie. To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. Wielu więc z Jego uczniów, słysząc to, mówiło: twarda to jest mowa, któż je może słuchać. Ale Jezus, świadomy tego, że Jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: to was obraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja mówię, są duchem i są życiem. To jest podsumowanie i równocześnie wyjaśnienie, bo uczniowie nie rozumieli. Oni nie rozumieli jeszcze tych duchowych rzeczy. Oni nie rozumieli, co to znaczy narodzić się na nowo. Oni nie rozumieli, co to znaczy żyć w duchowy sposób, odżywiać się Słowem, co to znaczy? Oni brali wszystko dosłownie. I teraz Jezus im mówi, żeby jeść Jego ciało, pić Jego krew. Im się to nie mieści w głowie i dlatego są zdegustowani, tak? Chcą odejść, nie rozumieją tego. To są dziwne słowa, które Jezus wypowiada. I teraz Jezus jak gdyby im wyjaśnia. Najpierw się trochę z nimi droczy, mówi: tak, nie jesteście w stanie tego zrozumieć, naprawdę? A co dopiero, kiedy ja powrócę tutaj do was i będą się działy naprawdę ponadnaturalne rzeczy? I to was obraża rzeczywiście? To wam się nie mieści w głowach? A co dopiero, kiedy ja zmartwychwstanę? To dopiero będzie akcja. To dopiero wam się nie pomieści w głowie. To będą dopiero ponadnaturalne rzeczy. Jezus ich oswaja coraz bardziej z tym duchowym światem, gdzie logika jest inna. I jakby stopniuje im i mówi, że są rzeczy jeszcze większe, które nie będą wam się mieściły w głowach. I chcąc im dać pewien wykład,
streszczenie, jakby wyjaśnienie, tak jak zawsze wcześniej, kiedy mówił przypowieści, to potem siadał z uczniami i im wyjaśniał te przypowieści. I tutaj również wyjaśnia im to słowo, że tu nie chodzi o jedzenie jego ciała. To nie chodzi o kanibalizm. Tutaj chodzi o sprawy duchowe. Tu chodzi o słowo. Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Tu chodzi o duchowe rzeczy. To jest pewna przenośnia, to jest pewna ilustracja ciało i krew. Ale chodzi o ducha. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Czyli czym mamy się odżywiać? Co jest życiem dla nas? Słowami, które powiedział Jezus. Słowami, które wypowiada Jezus. Kiedy wierzymy w Syna, to przyjmujemy Jego słowa. I to nas odżywia. I to jest prawdziwym pokarmem. To jest prawdziwym napojem dla nas. To sprawia, że życie Boże zaczyna w nas krążyć. A nie to, że my coś zrobimy, coś weźmiemy do swoich ust, coś zrobimy w ciele. Ciało nic nie pomaga. To wszystko musi się dokonać w duchu. To jest związane również z tym, kiedy Jezus tłumaczył Samarytance, że prawdziwi czciciele muszą oddawać mi cześć w duchu i w prawdzie. Bo ona się pytała, no ale nasi ojcowie tutaj na tej górze oddawali cześć, a wy czcicie Boga w Jerozolimie. Ona myślała w sposób cielesny, ona mówiła tu czy tam, ta góra czy tamta góra. Ona myślała kategoriami geograficznymi. Myślała, że tu chodzi o jakieś miejsce, o jakiś pagórek, o jakąś świątynię tu czy tam, o budynek. A Jezus jej mówi, Bóg jest duchem i jedynie w duchowy sposób możesz oddawać Bogu cześć. To jest cały czas to, że człowiek szuka sobie tych materialnych jakichś wyobrażeń, żeby dotknąć, żeby polizać, żeby powąchać, żeby w zmysłach odczuć, że Bóg jest, ale Bóg jest duchem. I nie pojmiemy tego, nie będziemy doświadczać Boga głębiej, dopóki się nie narodzimy duchowo, bo człowiek może być cielesny w kościele. Myślę, że większość ludzi, która chodzi do kościoła, nie narodziła się na nowo. Skąd to wiem? Gdyby to byli ludzie nowonarodzeni, to byśmy mieli jedne wielkie krajowe przebudzenie duchowe, gdzie więzienia byłyby w większości pozamykane, gdzie nie byłoby gwałtów, rozbojów, rozwodów, samobójstw wśród dzieci itd. Patrząc na historię i widząc, jak przebiegały przebudzenia duchowe, które były w różnych krajach, przez parę lat trwały, właśnie tym się to charakteryzowało, że więzienia były zamykane, że nie było spraw sądowych, że ludzie się ze sobą godzili, że nikt nie kradł, że nikt nie zazdrościł, że nie było zabójstw. To jest owoc nawróconego życia kogoś, kto jest narodzony na nowo. W naszym kraju większość ludzi chodzi do kościoła, ale żyją jak poganie, ponieważ polegają na swojej cielesności, na swojej religijności, zamiast narodzić się na nowo i zacząć żyć w duchowy sposób. Wiem, że dzisiaj było dosyć długo i być może kontrowersyjnie dla niektórych z nas, ale musimy to rozważyć, słuchajcie, bo nie wszystko, co nam mówią, nie wszystko, co słyszymy, jest prawdą. Kościół bardzo mocno odszedł od prostoty Ewangelii, od Bożego Słowa. Przez całe wieki żył bez Bożego Słowa. Przez całe wieki nie czytano Biblii. Zapomniano o słowach Jezusa, zapomniano, co On miał na myśli. I przez to ludzie zaczęli tworzyć, być może mając przy tym dobre intencje, ale jednak po prostu po ludzku, tworząc różne zwyczaje, które odeszły od tego, co Jezus na początku mówił. Teraz my, czytając to słowo, musimy poddać się mu i zrozumieć, że to jest ważniejsze niż to, czego nas nauczają, albo co żeśmy słyszeli, albo do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest pewna konfrontacja, która następuje. Czasami musi być konfrontacja w naszym życiu, żebyśmy wybrali to, co najlepsze. Żebyśmy poszli dalej, ponieważ zatrzymujemy się, bo się boimy zrobić coś, co będzie inne niż wszyscy dookoła robią, niż wierzą wszyscy dookoła. I to nas trzyma w niewoli. Nie jesteśmy w stanie doświadczać Boga bardziej, słyszeć Jego głosu lepiej, być uzdrowionymi i się modlimy i nie wiemy, co się dzieje, ponieważ Bóg nas konfrontuje, a my nie chcemy tej konfrontacji. Chcemy żyć wygodnym życiem. Więc myślę, że to słowo z 6 rozdziału Ewangelii Jana jest bardzo konfrontujące i
jakby pokazujące, gdzie jest życie wieczne. Życie wieczne nie jest w Kościele. Kościół nie jest potrzebny człowiekowi do zbawienia. Żaden Kościół. Nigdzie nie jest powiedziane, że chodzenie do Kościoła jest warunkiem zbawienia. Jezus tutaj mówi, co jest warunkiem zbawienia. Wiara w Niego. Czynna wiara w Niego. Wiara, która się syci, która się karmi słowami Jezusa. To jest źródłem zbawienia. To jest źródłem naszego życia i zmartwychwstania. I tylko to, i jakiekolwiek dodatki ludzie nie tworzą i różne kościoły próbują przekonywać, nie, 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 tylko u nas, musisz tu z nami być, bo inaczej nie będziesz w niebie. To są manipulacje. To są głębokie ludzkie manipulacje, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, żeby mieć pieniądze, żeby mieć wpływ, żeby rządzić duszami. I oczywiście nie wszystkie kościoły tak robią, więc nie uogólniam tutaj, ale często się tak dzieje i my musimy rozumieć, że dzieło zbawienia, o którym jest mowa w Ewangeliach, czasami nie ma nic wspólnego z tym, co jest głoszone w kościołach, co mówią ludzie religijni. Ponieważ to są ludzie cieleśni, nienawróceni i nierozumiejący sami tych spraw. No i w związku z tym niestety podatni na to, co diabeł próbuje zrobić. Odciągając nas od Jezusa, od Jego dzieła na krzyżu, od tego, co Jezus mówił, od Jego słów. Dlatego tak długo Biblia była zakazana. Tak długo nie pozwalano studiować Biblii, ponieważ tam jest życie. Ponieważ to są słowa, które nas ratują. O, Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że mamy dostęp do Twojego Słowa, że Ty nas prowadzisz i Ty nas karmisz najlepszym chlebem. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, za to, że pokazałeś jasno, jaki jest plan zbawienia dla człowieka. I żaden inny człowiek nie jest w stanie przeszkodzić naszemu zbawieniu, zapewnić to zbawienie, nie jest w stanie nas odciągnąć od Twojego zbawienia, ponieważ to jest dzieło duchowe w naszych sercach. To jest dzieło Twoje i Twoja obecność, Twoje słowa sprawiają, że możemy być uratowani. Dziękujemy Ci za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, ciekawa jestem, ile osób przestanie subskrybować mój kanał po tym filmiku. Nie wiem, ale miałam wielkie przekonanie, żeby o tym mówić. Myślę, że mądry człowiek słyszy różne argumenty i rozważa to w swoim sercu. I mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, że to powiedziałam. Myślę, że Bóg prowadzi i objawia prawdę po to, żebyśmy mogli wejść na wyższy poziom bycia z Nim. Żebyśmy się już nie łudzili, że brak zrozumienia w pewnych kwestiach nas może uratować. Bo On chce być przyjęty i On chce być uhonorowany. Również przez to, że my rozumiemy, że zbawienie jest tylko w Chrystusie. Kochani, do zobaczenia jutro. Już czekam na tą burzliwą dyskusję pod tym filmikiem z Panem Bogiem. Pa, pa.